kurde, ssaki kopytne mają teraz po dwie głowy, jak rany boskie. Uuu! Co mi sapiesz? Kurde, mutarogacz to jest dobre mięso chyba. Która głowa jest właściwa? No traktujmy to jako polowanie, nie? O, panie, kurde, niedobrze. Trzeba było tu zabrać sobie ten... Power Armor. Jest jakieś zagrożenie? Ale podejrzewam, że to zagrożenie nie wynika z oczyszczalni, tylko gdzieś tu w okolicy może być jakiś kratoszczur, czy coś w tym sensie. Okej. Nie jestem do końca pewny, czy na... Znaczy... Bezsensowne jest to, że mutanci powinni mieć chyba mniejszą... Znaczy mają większą ochronę na obrażenia energetyczne. Ale chociaż czy ja wiem? Ja ich kładłem tym laserem, kładłem ich dosyć szybko. Kurde, tu jest ten psiak. Jesteśmy dosyć bezpiecznie. Trzeba by zacząć ich ostrzeliwać z takiego miejsca, gdzie ja się mogę łatwo ukryć, a oni nie mogą do mnie łatwo dotrzeć. Tamten wygląda na opancerzonego, nie? Ten na mniej. What the hell? Chyba strzeliłem w drzewo. Co tu się dzieje? Oh shit! Oh shit! Rany boskie! Co to ma być? Chyba dostałem z wyrzutni rakiet. I to tak solidnie, kurde. Jest poza zasięgiem. Tutaj słyszę jakiegoś gościa. Dobra, mamy tu problem, no. Musiałem dostać z rakiety, nie mam odporności na te obrażenia. Na szczęście mu się skończyła amunicja. Dobra. Chyba ten laser szybciej ich kładzie. Ten tu nieźle wybuchł, co? Deskę miał tylko tu z tego materiał jądrowy. No dobra. Muszę przyznać, że było ciężko. Czekajcie. Synu, możesz zamknąć drzwi? Dziękuję. Okej. Okay. Kurde. Już głębiej się zrobiło radioaktywnie, co?
coś się obija bez przerwy. Tam jeszcze jednego widziałem supermutanta. Mam nadzieję, że nie ma wyrzutni rakiet. Cholera. Dobra. W tym laserze kończy mi się ammo. Powoli. Z tego niewiele zostało. Nie mają jakiegoś potężnego sprzętu, nie? Ale stanowią problem. Zwłaszcza ta wyrzutnia rakiet. Przywaliło to, kurczę, nie wiedziałem, co się dzieje. Przez chwilę myślałem, że to takie standardowe. Wędki nie biorę. Na co mi wędka? Nie wiem, czy tu można złowić jakąś normalną rybę. A czy tu się można dostać, co? Chyba jest wejście, tak. Co za cholerstwo tam hałasuje. No dobra. Na pewno tu nie będzie lekko, co? No ale zobaczymy. Jeżeli na zewnątrz byli supermutanci, to raczej w środku też będą. Spokojnie. Weźmiemy sobie brudną wodę. Może potem się ją uda jakoś oczyścić. Można z trzech brudnych wód można zrobić jedną czystą. Tkanina jest w papierosach, więc to się przyda na pewno. Magazyn modowy to też tkanina jest najprawdopodobniej. Okej. Okay. Na razie nie słychać ich, nie? Czyli powiedziałbym, że jest niepokojąca cisza. Windę na górę. Średni zamek. Dobra. Idealnie. Yes. W tych skrzynkach na narzędziach, na narzędzia zawsze jest jakiś klej. O, wow, super klej. Super. Super klej zawiera 3 kleje. Mamy pojechać windą? Możliwość albo po schodach. Wolę chyba po schodach. No nie wiem. No to jest dach, to już byłoby wyjście stąd, nie? Czyżby nikogo tu nie było w tym? Sprawdzę, jak wygląda treść tego zadania. Na razie się jeszcze muszę rozejrzeć, dobra. Spróbujemy tą windę, bo ta winda może prowadzić w dół. No właśnie. Myślałem, że będę miał supermutanta, kurde, z miotaczem płomieni tuż przed... Marzą. Nie zapominajmy o tłumiku. Widziałem... ciekawego. Ktoś w szafce na akta trzymał młotek.
Nie wiem, taki dźwięk jakby... Coś tu jest z tymi drzwiami. What the f... Coś mnie tu wykrywa, ale... Nie mam pojęcia co. No, znaleźliśmy coś. Oh shit. To jest szyba. Jak to otworzę, to mi się dobiorą do tyłka, no ale chyba nie ma wyjścia, chyba trzeba to otworzyć, nie? A to zadanie chyba mam. Wypompuj wodę z oczyszczalni. Sprawdźmy jeszcze to. Terminal. Wykryto zalanie głównej komory, zamknięto gruź, aby zminimalizować straty w pozostałych częściach kompleksu. Alarm. Nie udało się nawiązać połączenia z pompami przeciwzalewowymi. Niezbędna może być ich ręczna obsługa. Główne zasilanie wyłączone, stan pomp. Główna pompa w normie, 79%, aktywne pompy 1. Przypuszczam, że pozostałe 3 są zalane. No co? 4 pompy? Dobrze, tak jak myślałem. Dobra. Aby zresetować pompę, proszę skorzystać z niniejszego terminalu lub uruchomić przełącznik znajdujący się w pobliżu urządzenia. Okej. Okay. Czyli ręczna. Jeszcze diagnostyka systemu, ale to chyba już sprawdzałem, co? Tak. No to już mam odpowiedź, czy tam schodzić, czy nie. Te łajdaki na pewno na laser zareagują. Spancerzone cholerstwo. Takie wrażenie, że te strzały się od niego odbijały. Siedzi pod wodą jakiś Jezu, mocarny błotniak. Gdzie? Pierdziele, się zbliżę, to pewnie wylezie. Wiecie, mocarne stwory to nie ma żartów. Ło, wieżyczka z karabinem. Jest pod wodą. Gdyby mi się udało to wypompować. O, shit. Ktoś tu już próbował chyba coś zrobić dobrego. Te wieżyczki nie są do mnie dobrze nastawione, co? Shit! Dobra, przed obrażeniami fizycznymi jestem dosyć dobrze chroniony. Dobra. A, to można coś wyjąć stąd. Nie wiem, co lepiej działa, kurde, laser, czy...
What the fuck? Dobra. Nie przejdą, specjalnie zamknąłem te drzwi. Boję się trochę. Pozbyłem się jednego, ale są tu jeszcze trzy. Tu jajka są. Może się wkurzą, jak rozwalę jajka i wlezą? Nie bardzo. Założymy się, że będzie stał za drzwiami i na mnie czekał. Zobaczymy, co jest tutaj. Nowa. Oż kurde, wykończą mnie te działka. Że nie udało mi się przełączyć tego do tej pory. Jakbym dam radę to wziąć? To wybucha, bo jak się w to strzeli. Gdybym przejął te działka, to by mi było dużo łatwiej, ale nie widziałem w terminalu żadnych instrukcji. Odnośnie tego. Dobra. Niech będzie antrykot. To nie, to trochę jest za. Okej. Okay. I wyczekający, szkoda mi tych laserów. O! Tak jest. Chyba wyeliminowałem te najgorsze poczwary, ale ledwo to przeżyłem. Dobra. Czas na antrykot. Naprawdę nie jest łatwo, kurczę. Ja do tej pory miałem strasznie z górki. Ale teraz... Pięknie. Ach, kolejny poziom, poziom 15. Rzućmy sobie okiem na to. Co nam się odblokowało? Skradanie się, a to już było wcześniej dostępne. Samotna podróż na razie nie. Pistolet, lepiej, większe obrażenia od pistoletu. Chyba w to zainwestujemy, co? Bo to jednak podstawowe moje bronie są ciągle. Nawet, czyli skradanie, już nie będę aktywował min. Każdym razem jak na coś takiego wdepnę, to mnie doprowadzi do zawału. Okej. Okay. 60% obrażeń to od razu wpłynie na moje obrażenia z pistoleciku.
i z lasera. Zastanawiam się, no bo jednak ten nic nie zada takich obrażeń jak karabin snajperski, zwłaszcza jak 308 kaliber tam wrzucę. Tu są moje granaty. Dobra. Tu jest jeszcze, są jeszcze jakieś działka, ale... Tam się muszę jakoś dostać. Oh shit. Kocham ten pistolet i to jest zwyczajna samoróbka. To miejsce mnie interesuje. Jak tam wleźć po tej rurce? Nie wiem, nie chce mi się za bardzo dołem tam iść, bo... Szlak. No ale dobrze. Bałem się, że tu będzie czekało na mnie coś złego. Dobra, główna pompa już pracuje, elegancko. To mi się podoba. W zasadzie... Dałem sobie radę, co? Ale to nie było tak do końca super przyjemne. Dobra, to zabierzemy. Już zamknę. Nie sądzę, żeby mi coś mogło na plecy wleźć, ale to zniszczone dosyć dokumentnie. Ciekawe, to powinna być winda. Ciekawe, czy to było zalane. Nie, żeby to było jakieś istotne z tej mojej perspektywy, ale... Polo dysków żadnych nie znalazłem. Jedziemy do góry, jak najbardziej. Mam nadzieję, że się nie natknę na supermutantów. Zaczynam coraz więcej pocisków zużywać, co? Zobaczmy, jak u mnie to wygląda. Amunicja. No, na szczęście mam tego sporo. Mam też coraz więcej pocisków. Jeszcze tu sobie sprawdzę. 10 mm. Zobaczymy. Tiger zadaje 30 obrażeń. To malutko. Pistolet ten zadaje dużo więcej. Muszę popracować nad tym Tigerem, ale też cały czas myślę sobie, że cholera, prędzej czy później musi mi się trafić spluwa, która będzie zadawała większe obrażenia. Znaczy jakiegoś nowszy, bo to jest samoróbka, to jest drewno związane, kurde, klejem, taśmą klejącą. Aż dzień nadszedł. Muszę pójść teraz z powrotem. Do Grey Garden. I tam się wybierzemy właśnie. Mam nadzieję, że koordynatorka moje działania doceni. Schowam broń, żeby znowu nie zrobić jakiegoś. Darling, so good to see you. You fixed our water problem, didn't you? Yes, ma'am. Oh,
such a gentleman, too. I simply must give you something. Here, you can have some of our produce. I'll ask Greeny to give you a discount, too, if there's anything else you need. Now I simply must get back to work. Ta-ta! Świetna jest ta laska. Dobra, mamy coraz więcej środków do produkcji kleju. Seems to be growing well. To już stał się mój obóz, to znaczy mogę w nim chyba... Tak jest. Mogę produkować rzeczy i robić sadzonki i tak dalej, i tak dalej. Jedyny problem jest taki, że potrzebuję czystej wody. Część mogę sobie sam wytworzyć. No dobra, będziemy o tym myśleli za chwilę. Najpierw zbierzmy sobie... Tak. Pozbierajmy te... Marchewka, melon... Kukurydza jeszcze nie wyrosła. Przynajmniej nie tutaj. Tu też nie. Jest co prawda tutaj, ale... Tutaj nie zbierzemy. Oni stanowią część mojego... oni stanowią jakby część tej społeczności tutaj. 6 robotów. Nie potrzebują łóżek. Wypadałoby tu jakieś działko zainstalować tak dla bezpieczeństwa. Nie mówiłem wam, ale gdzieś tam kiedyś sobie w sanktuarium składałem bronię i nagle mutanci napadli. Na szczęście te działka, które tam miałem, skutecznie obroniły mieszkańców, ale kto wie, może by poginęli albo coś i... Miałbym z tym kłopot. No dobra, będziemy tutaj zaglądać co jakiś czas. Widzę, że... No, zobaczcie. To, co stanowi mój solidny problem przy budowie osad. Rzemiosło. I mamy tutaj tak, stanowisko do gotowania na przykład, nie, to jest usznikarskie, płatnerskie. No wszystko wymaga rangi burmistrza 2. Ja bez tej rangi, no niestety, no nic nie poradzę. A burmistrz 2, no, wymaga 6 charyzmy, ja mam w tej chwili charyzmy 3. 6 charyzmy i 1 perk, czyli musiałbym 4 levele poświęcić na to, by móc stawiać takie rzeczy. Ja to poświęcę prędzej czy później, bo uważam, że to jest ważne, natomiast, no, cóż... Nie stać mnie na to teraz, no. Nie stać mnie na to teraz, podczas gdy przeciwnicy stanowią coraz większe zagrożenie. Jeszcze jakbym mógł przemieszczać materiały między tymi miejscami, to jeszcze byłoby mi trochę łatwiej. A tak, jeżeli chcę tu postawić na przykład działko, to muszę skoczyć do sanktuarium po śruby, po jakieś tam rzeczy, zobaczę, czy dałbym radę tu zainstalować. No, oleju mi brakuje, żeby postawić tu. Elektronika, zębatka to mają, ale spróbujemy olej znaleźć gdzieś tutaj. Myślę, że olej może być gdzieś tu. I już jest. Ale to za chwilę. Tego się nie da przetworzyć. Dało się. Śruba. Stal i olej. Dobra, widzę, że będę mógł nawet kilka postawić tutaj działek. Części zamienne. Stare pudła. Okej. Śruba, okręt. Wszystko można porozwalać na części sobie. Nawet takie rzeczy, chociaż tego nie mogę, widzę. Bo są takie panele jakieś, które... Jakieś tam samochodów, naprawy samochodów, jakieś takie stacje diagnostyczne, które też można przetwarzać na dużo fajnych surowców. Nie jest to wszystko, to na zielono jest zaznaczony obszar, po którym mogę działać i mogę rozbudowywać. Zobaczcie, mogę wam nawet posadzić takie działko. I działka są fajne, bo one nie potrzebują... nie potrzebują prądu. No, jak wam coś tutaj wparuje, to ja... Mógłbym tu ludzi też sprowadzić, wystarczy postawić radiowęzeł, ale...
Długa historia. Dobra, wybiorę się do sanktuarium i zobaczę, co tam udałoby się z tego skleju. Znaczy, czy się uda uzyskać klej. Czy nie sądzę, żeby w sanktuarium. Skoczymy sobie do postoju ciężarowej Red Rocket, bo tam zbudowałem coś większego. I to zaraz zobaczycie. Zatem tak Red Rocket wygląda obecnie. Zbudowałem tu kilka rzeczy, ale też mi brakuje materiałów. Na szczęście tutaj był już ten... To stanowisko kucharskie już tutaj było. Ale oprócz tego mam tutaj kilka innych stanowisk. Dla pancerza, dla broni, dla innych pancerzy niewspomaganych. Więc mogę tu na tym coś przygotować. Leczymy napoje. Właśnie mogę oczyścić wody trochę. Elegancko. I teraz tak, zobaczymy sobie. I to jest w zupach. Czy nie? Nie, nie. To są użytkowe, przepraszam. O, skarbie warzywne. Tylko, że nie mogę tego za dużo zrobić, niestety. Bo mi brakuje pewnych rzeczy. I to jest, widzicie, 5 kleju. Tutaj po lewej stronie jest super ważna rzecz. Oczyszczona woda i owoc ora. Powinienem to mieć w sanktuarium. Dobra. Więc ja wybiorę się tam. Muszę kilka podróży wykonać teraz. Muszę się udać do sanktuarium. W zasadzie do sanktuarium to ja nie mam daleko. O, sanktuarium jest tuż, tuż. Więc możemy zostać tu razem. Aj! Kurde, radioaktywność. Looks like it's in working order. Dobra, to czyści wodę. Teraz sobie zobaczymy. Dostarczam wody 16, tylko nie mogę jej użyć. To znaczy, ona nie jest dla mnie, ta woda. Tak myślę sobie. Musiałbym jeszcze większe urządzenie do oczyszczania zainstalować. Zobaczmy sobie. Mamy tak, zasoby, woda, co to jest, oczyszczalnik wody przemysłowy, ten potrzebuje, on produkuje 10 wody, a czy w nim tutaj jest ktoś, zaraz rzucę okiem, chyba kogoś zatrudniłem do pracy przy tym, tylko czemu ja tej wody nie mogę pozyskać w żaden sposób? Teraz zobaczymy. To tutaj przy okazji są pomidory chyba. Owoce ora, to jest też mi potrzebne. Można teraz wybrać, albo zużyć je, albo zrobić nowe sadzonki. Tu melonów mam od groma, gdy mi to było potrzebne. Ale musimy przede wszystkim zasiać kukurydzę. Melony nie są tak potrzebne. Dobra, któraś z tych babek pracuje przy pozyskiwaniu surowców. Ale ona nic nie ma, zachowaj sobie ten pistolet. Może ci się przydać. Tu ktoś przy tym jest zatrudniony, no. Carla. Need to pick something up? Road's pretty long from here. Sure, let's take a look. Always happy to make a sale. Okej, tu można pohandlować. Brudna woda. Drogie to chyba? Okej. Potrzebujemy czystej wody, ale brudna woda się przydaje do tego oczywiście. Interesuje nas nie ubiór. Interesują nas wspomagacze. Mutowoc, zawsze oczyszczona woda. Owoc ora. Dobra, i możemy jej coś sprzedać, bo to deskę na przykład. Jakiś zwykły karabin myśliwski. Pistolet maszynowy. Jakiś nowy. Zadaje podwójne obrażenie, jeżeli cel jest w pełni zdrowy. No pierwszy strzał, rozumiem, że... Dobra. To mogę sprzedać. Strzelba bojowa. Chryste, no to ładny sprzęt tam znalazłem, nawet nie zauważyłem. Okej, skalibrowany karabin snajperski. Muszę na to rzucić okiem.
Tą samoróbkę sobie wyrzucimy. Wyrzutnia rakiet, no. Też raczej to zachowam. No, chcę na tym handlu wyjść do przodu. Więc jeszcze zrobimy tak. Czy coś ten... Okulary w czarnych oprawkach nie są specjalnie wartościowe. No dobra, ja sobie pohandluję, porozbieram te części, posprawdzam, jakie mam modyfikacje. I się jeszcze zobaczymy prawdopodobnie na stacji Red Rocket.